Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Jedyna rzecz, jaka zawsze mi przychodzi do głowy przy detoksach, to jest, czemu on ma służyć. Czy to jest tak, że po prostu chcemy sobie zrobić przerwę i spokój, to wtedy nie trzeba nad tym jakoś szczególnie dużo myśleć, ale jak chcemy jakoś tam zmienić swoją relację z mediami społecznościowymi, na przykład robimy ten detoks z założeniem, że później będziemy używać ich mniej, no to oprócz tej przerwy warto się tam zastanowić nad naszymi nawykami, nad tym, po co my właściwie tam siedzimy, co my tam oglądamy i tak dalej, bo niestety wtedy sama przerwa nie pomoże. Dwa postanowienia noworoczne, które nigdy by nie wychodziły, w ogóle osobna kwestia. Postanowień? Tak. Czy to w ogóle ma sens? Pierwsze to jest mniej słodyczy, a po drugie mniej scrollować i to jest jakby równie precyzyjnie określony cel i też by to nigdy nie wychodziło, aż w końcu się wkurzyłam i stwierdziłam, nawet nie pamiętam, co było jakimś takim moją iskierką, która tak to u mnie zapaliła. Stwierdziłam, że kurczę, że tyle czasu na mnie na to schodzi, tyle mi życia przelatuje między palcami i to jest taki powszechny problem, więc stwierdziłam, że no dobra, jest takie powiedzenie, które się przypisuje Einsteinowi, ale połowę cytatów w internecie się jemu przypisuje, więc nie wiem, czy to jest legitne, że szaleństwem jest robić w kółko to samo i oczekiwać innych efektów, więc stwierdziłam, że się douczę. No i poczytałam przede wszystkim o nawykach, dużo też poczytałam o takim, teraz to się po angielsku nazywa tam digital well-being, czy tam digital minimalizm. W Stanach Cal Newport jest wielkim tam guru i słusznie tego ruchu, bo ma super zasługi i ma super podejście. No i tak powolutku testowałam na sobie. Jak już się trochę poczułam, że jest mi lepiej, to miałam parę królików doświadczalnych. I mam wrażenie, że udało mi się jakieś takie schematy wypracować, że są takie rzeczy, które możemy zrobić, żeby sobie pomóc, jak nie chcemy z tych mediów społecznościowych rezygnować zupełnie, ale też nie chcemy, żeby nas wciągały więcej niż byśmy chcieli. Ale moim zdaniem najważniejszą rzecz, jaką można w tym detoksie zrobić i taką wprowadzającą największą zmianę, to jest dodawanie sobie rzeczy, które są fajne, bo mam wrażenie, że często popełniamy taki błąd, tak jak sobie mówimy 1 stycznia, że teraz ja już nie będę chodziła do Żabki po Czekapiki, tylko będę jeść sałatę, bataty i nie wiem co, organiczne tofu zebrane o poranku. W sensie, że próbujemy zastępować coś, co nam było dla nas rozrywką i fajnym czasem, czymś, co jest jakąś straszną tyrką, bo nam się wydaje, że tak trzeba. I często sobie mówimy, no, ja zrobię teraz detoks, nie będę używać social mediów, ale za to nauczę się hiszpańskiego i nauczę się programować i tam, nie wiem, będę chodzić na siłownię 5 razy w tygodniu i robimy takie rzeczy, które no nie są jakoś super przyjemne, nie oszukujmy się. Znaczy ja rozumiem, że są ludzie, którzy jakby tak lubią i to ma... Ale też to przychodzi z czasem. I to przychodzi z czasem, też fajnie jest się czasami, nie wiem, zmęczyć i to wszystko jest okej, ale nie zabraliśmy sobie tych fajnych rzeczy. I detoks to jest taki fajny moment, żeby sobie przypomnieć, co my lubiliśmy robić po prostu dla fanu, dla rozrywki, jak nie siedzieliśmy tyle czasu w mediach społecznościowych. Czy to było, nie wiem, robienie na drutach, czy to było oglądanie filmów ze znajomymi. Ja właśnie mam teraz taki planszówkowy cykl spotkań ze znajomymi i gramy w Rumi Kuba i jest super. Ale to jest takie, dobra, to jest już takie, że wymaga tam umówienia się. Też fajne są rzeczy cykliczne, bo wtedy nie mamy wymówek i one się dzieją jakby z automatu. Tak jak trochę social media. Ale są też takie małe rzeczy, nie wiadomo, że jak nie wiem, brzydko pada deszcz, nie masz co robić, no to fajnie jest sobie wtedy przypomnieć jakby, jakie są alternatywy. Nowa Myśl na Dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.